wyłącz to. Teraz wyłącz. Gdzie masz się? Hej, reprezentacja 2003 powraca. Przecież bierzej nasze zdrowie z lat 80 do 7. Wszystko ma jeszcze 3 lata do końca na relaksie. 1000 lat. Sprawdź to. Tak jest na tych podwórkach. Aha. Polskie nagrania, czarny winyl, do bitu trzeszczy, w tym harmonia wierszy o czasach dzisiejszych. Nie jestem najmądrzejszy, choć swoje mi wpojono, projekt nim wiadomość. Nie bój się, idę z pokorą, weź się nic nie jak Piccolo. Patrz się full color, już nie ma disco polo, taśmy na stadionach płoną, to nasz pierdolony zysk. Nie każ mi tego pojąć, pierwsza luta w pysk, tak się zaczyna. A jego przeciwnikiem jest Leszek Jaremkowski. Linkę Gold Team. Pierwszy repasaż w kategorii 84 kg, Marcin Bandel versus Leszek Jaremkowski. W tym roku już zawodnicy ci mieli okazję zmierzyć się na Mistrzostwach Polski Nogi w Luboniu. Tam lepszy okazał się Leszek. Zobaczymy, jak będzie przebiegać teraz ta walka. Leszek wciąga zawodnika do motylej gardy. Idzie do dźwigni łokciowej. Mocno Leszek zaatakował. Marcin Bandel troszeczkę jakby ospale wszedł do tej walki. Jakby był troszeczkę przygaszony, ale to może myli, ale to może być zgubne. Kolejny Leszek wciąga do gardy. Przez co traci punkt i prowadzi Marcin Bandel. W tej walce przejdziemy od razu do finału kategorii 84 kg nogi, w którym zobaczymy Oskara Piechotę i Mateusza Rębeckiego. Po tej walce zobaczymy od razu finał kategorii 84. Ładny atak Leszka Jaremkowskiego. Przynosi mu 2 punkty. Przynosi mu 2 punkty. W tym momencie na tablicy... O nie, przepraszam, 1 punkt i w dalszym ciągu prowadzi Bandel, który teraz atakuje nogę Jaremkowskiego kluczem na stopę i udało mu się go poddać. Tym razem lepszy okazał się Marcin Bandel. Fajna walka. Zwycięzcą walki repasażowej przez klucz na stopę zostaje Marcin Bandel, Ryzdej Jiu-Jitsu Polska. Fajna walka. Dużo ruchów nie widzieliśmy, dużo ciekawych akcji. Oby więcej takich było. A teraz przed nami finał tejże kategorii pomiędzy Oskarem Piechotą a Mateuszem Rębeckim.